Od kilku dni sieć obiegają nagrania z Chorzowa przedstawiające sceny znęcania się nad dwoma chłopcami. Wcześniej była mowa o jednym chłopcu w spektrum autyzmu. Z ustaleń policji wynika jednak, że ofiary są dwie w wieku 9 i 10 lat, a sprawcy kilka lat starsi. Policja i prezydent Chorzowa apelują do internautów, by nie hejtowali nastolatków. Też mogą być ofiarami przemocy i naśladować swoich oprawców. Pięciorgiem nastolatków zajmie się teraz sąd rodzinny. Paweł Jędrusik. Na nagraniu, które pojawiło się w internecie, widać, jak jedna z osób przydusza chłopca, każe mu klękać. Napastnicy używają wobec niego także siły. Na kolana. Policjanci otrzymali nagrania. Po przeanalizowaniu ich okazało się, że pięciu napastników w wieku od 13 do 14 lat gnębi młodszych chłopców w wieku 9 i 10 lat. Policjanci ustalili tożsamość tych osób. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie rodzinnym. Obecnie nastolatkowie, którzy znęcali się nad chłopcami, są przesłuchiwani przez policję w obecności rodziców. Odpowiedzą za stosowanie groźby lub przemocy w celu zmuszania do określonego zachowania. Na zdarzenie zareagował już prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Ja w tej chwili już jesteśmy w kontakcie z dyrektorami wszystkich szkół w mieście. Dyrektorzy dzisiaj organizują lekcje wychowawcze, na których będą głównymi tematami właśnie stop hejtu, stop jak gdyby negatywnych wpisów do internetu, ale też i odpowiedzialności za treści umieszczane w internecie. To właśnie to jest to, czego dzieci często nie rozumieją i nie mają o tym pojęcia i nie są tego świadome. Jednocześnie prezydent Chorzowa zaapelował do mieszkańców, aby ci powstrzymali się od internetowego hejtu i linczu.